Myśmy udziału nie brały. Tak, wiesz, pogrzeby są smutne i po prostu te takie imprezy tych kaczarowatych też są w sumie smutne, bo oni nie mają żadnej nadziei. Na przykład zobacz, nasza Ryszarda, ona w nic nie wierzy. Ona w siebie, bo tak, tak, ona w siebie wierzy, ta Ryszarda Czubakówna, no ona się tak uśmiecha, tu się podnieca, o jaka fajna jesteś siostrzyczko, a to to, a to to całuska ci dam, a to to, daj spokój. Szczególne zadanie poznawanie świętego Jana Pawła II, jego życia oraz najlepszych Polaków i świętych jako wzorów do naśladowania. Szóste zadanie to współpracowanie z sanktuarium świętego Jana Pawła II, wspieranie modlitwą według możliwości, także materialnie przez wolontariat i tu animację pielgrzymów i strzeżenie relikwii świętego Jana Pawła II. Siódme, każdy z członków żywych i zmarłych bractwa ma udział w modlitwach w sanktuarium świętego Jana Pawła II w Toruniu. W każdy wtorek msza święta o godzinie 7 rano i o 18 i na zajęcia o 7.30 i o 18.30 do świętego Jana Pawła II. Osiem. Kaczarowaci, nie kaczarowaci. Oni chyba tak może nie lubią, bo to jakieś takie kaczarowaci, kaczarowaci. No, no, no. To jest jakiś wtórny sort tych Żydów, bo ty miałaś rację, że oni są. Członkowie bractwa mają specjalne odznaki. Posługujący w Radium Maryja i Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu. Opiekunem, zwierzchnikiem jest ojciec redemptorysta wybrany przez kolegium ojców, jak w punkcie poprzednim. Ja ci mogę napisać, pan Gierz. Siostra franciszkanka rodziny Marii. Napisz po polsku wyraźnie. No. No, już ci mogę wysłać. To, to, to? No, a z tym jest telefon do faceta. Prom brukselska, adwen. O, to ja ci to wyślę, no. Nawet zaraz. Ja mam smartfon, ja mogę wziąć to. Ja mam smartfon, który waży jak listek papieru. On potrafi wszystko wyjść. Gadamy sobie też po włosku. I do not have much money, ale ja nie mam dużo pieniędzy. A może ty byś mi, maybe, will you bring me much money, please? I tego, i dopiero dolary się sypią. Oj, oj. Daj spokój, te dolary, po co wam te zielone? Zielone. Maryków zielone. Maryków zielone. Krąży, krąży, złoty piejąc. Ludzi gubiąc, ludzi niejąc. Złoto, złoto, chciwe w ręce. Więcej, 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 więcej. Ręce grałnie, oczy szali. Wyczyszczone na harmonii, złoto błyska i to mani, na nim gruba efka na niczym wadzi. Słodki jest ten jedyny pił. Listy papieru. Na scenę, radio, na scenę. Tak. Piękne są tej rodowiczówki. Piękne. Dużo nieaktualne, bo ona mówi dojść można wszędzie, a tutaj tu nie dojdziesz, bo Warszawa za duża, poprzecinana. Dziura, trzeba dobiec, dolecieć, dofrunąć, no ale no nie bardzo poprzecina na autobusy 521 była cetka, tylko do wiatracznej trzeba wiedzieć, który jeszcze może na ochotę dojedziesz, dalej nie pojedziesz, tu poprzecinane, tu poobcinane, a kultura pojechała do Wrocławia, niestety tu nie ma kultury. Tu wiesz co jest, tutaj się kuma chwali kumę w Warszawie. Kuma chwali kumę. Kuma moja, ty jesteś najpiękniejsza. No. I tak Warszawa chwali Warszawę, ale tak naprawdę.
Nikt tej Warszawy nie chce. Przejściowa Warszawa, mydło i powidło na handel przyjechali. Ly. No to ta... Ta Olka, Lewka ciebie zaraziła jednak tym ly. Ta twoja córka. Ly. A Lyciu to wie przy innym, tak? Tak. A wiesz, a tak to wie, trochę inne określenie, że i tam trzeba było. No. Ale widzisz, no, Lyciu. Już. Niech się pakuje. Taka chytra ta Ewka, że ciebie zrobiła w Lyciu. Lyciu. Tak myśleli Żydzi, że wiesz, że oni będą tak lepsi od pogan, bo tylko ten zakon podany był Żydom. Oni lubią podziały, że oni się różnią, wywyższa no wszystkim intelektem, mądrością. Oni się wywyższają po prostu, wiesz. Ja ci coś powiem. Zawsze w tej książce You can live forever in paradise on earth. To, co papież wziął we włoskim szpitalu, dostał od pacjenta, który był świadkiem Jehowy. Tę książkę będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi. I tam jest taka ilustracja, że Żydzi patrzą się na pogan dumnie, bo mają ten zakon od Boga dany, że przymierze prawa Bóg Jahwe zawarł tylko z nimi, a z poganami nie. Czyli poganie jak te psy. Na zewnątrz. Ale stąd się bierze chęć dzielenia się, różnienia. Zauważ, jak oni od rana w Tok FM, że ta jest habilitowana, że ta pani doktor, z nią wywiad będziemy miały tu od 10:00, ile ja mam dyskusji dzisiaj, proszę ciebie, z panią profesor z Uniwersytetu Warszawskiego. A ja mówię, przecież Jezus powiedział, pozwólcie dzieciom przyjść do mnie, bo do nich należy Królestwo Boże. Jezus powiedział tak do faryzeuszy, którzy byli bardzo kształceni, ale ponieważ oni byli zmanierowani, oni byli zepsuci, oni nie mieli tej takiej Bożej, tej pierwszej takiej pobożności, iskrynnej pobożności. I oni byli zepsuci jak te dinozaury, które miały skórę dinozaura i do nich nie docierało światło wilgoci sprawiedliwości Bożej. Tak, Jezus powiedział, że dzieci są najlepszym papierkiem lakmusowym. Dziecko, jak spojrzy na faryzeusza, to co powie? Podłe, co to jest? Co to jest? Na faryzeusza. Niech faryzeusz powie parę sentencji, parę zdań. To dziecko szybko jest w stanie określić i powiedzieć, mamo, to złe, to jest złe. Idźmy stąd, uciekajmy stąd. No to dziecko ma instynkt. No ma instynkt. No to dlatego Jezus powiedział, że te dzieci są mądrzejsze od faryzeuszy, od uczonych w piśmie. Apostoł Paweł pięknie to powiedział, że mam to gdzieś, te wszystkie szkoły swoje faryzejskie, jak on wydawał list gończy na niejednego chrześcijanina, żeby go aresztować i doprowadzić do śmierci w pierwszym wieku. A potem sam został chrześcijaninem, sam był w sumie ścigany, jeszcze prawdopodobnie w Rzymie ścięty był apostoł Paweł, no to za co był ścięty? No, za to, że głosił Chrystusa. Ale tak on to zrozumiał, tę wiarę. Co to jest ta wiara w Jezusa Chrystusa? Czy to jest panoszenie się, takie dumne życie z kopytami w kieszeniach, w czarnych okularach i patrzenie się po sufitach? Ja ci coś powiem, w Buwie dzisiaj znowu stawiały tam tej dolnej nawet części wiadra, misy i tam gdzie stały komputery, powywalane komputery, tylko na dole są dwa, tam jest więcej, bo tu kapie woda z szyby. I oni tak funkcjonują. A tutaj drogi sprzęty, to jest jakaś paranoja. Komputery tam, co one stały, już nie,
Na dole są tylko dwa, na górze jest więcej, potem jeszcze gdzieś tam takie te komputery po 3 godziny dziennie. Także teraz jest duża kolejka, wczoraj stanął dziad i chciał do komputera, wiesz, a ja miałam dwa zajęte, ale ja zaraz pojechałam na wernisaż, szybko się ewakuowałam, nie było problemu. A tutaj pożyczysz mi do komórki? Nie, nie pożyczę, możesz dzwonić z domu, przecież możesz tu dzwonić. No dobra, ale...